Dzień dobry wszystkim. Witam Was serdecznie. Jest 5 marca 2022 roku, godzina 15. Jadę na startowisko do Brzuzy. W zasadzie miesiąc nie latałem, a pojawiło się okienko pogodowe, możliwość polatania. Miałem polatać jeszcze w niedzielę, no ale niestety z uwagi na czynności zawodowe muszę tylko i wyłącznie dzisiaj skorzystać z tego, że jest warun, wiatr przycichł. No praktycznie w tej chwili jest pełne zachmurzenie, chmury na podstawie około 1000 metrów. Wiatr laminarny 4 metry na sekundę według ICM-u, do 1000 metrów według awiacji, map wiatrowych również ten wiatr jest słaby, dlatego postanowiłem dzisiaj pojechać i polatać. Na startowisku dzisiaj ma być również Janusz, z tym, że Janusz najprawdopodobniej latać nie będzie. Dla niego jeszcze troszeczkę ta pogoda jest nie za bardzo z uwagi na temperaturę. No tak patrzę w tej chwili na termometr w samochodzie, jest 2 stopnie Celsjusza. No ale ja nie mogę sobie odmówić tego, żeby chwilę polatać, zwłaszcza że chcę przetestować również tą lotkę, którą w zasadzie zamontowałem. Link podam poniżej z testów. No i dzisiaj zobaczymy, jak ta lotka będzie się zachowywała już w powietrzu podczas lotu. Wymieniłem również kask z Januszem. Łączność dzisiaj spróbuję przeprowadzić, przetestować, jak to będzie wyglądało wszystko. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. No i spotykamy się na startowisku. No i hop, jestem na startowisku. Czekam na Janusza, niedługo powinien być. Ja już sprzęt rozłożyłem. Także powoli szykuję się do startu. Pokażę Wam jeszcze dzisiejszy wiaterek. Praktycznie 2-3 metry na sekundę. No coś tutaj zaczyna delikatnie pruszyć, ale te opady śniegu będą zanikały. Janusz już do mnie właśnie w tej chwili dzwonił. Także za 10 minut będzie. No ja już właśnie dojechał do startowiska, bardzo miło, chociaż dzisiaj nie polata, ale potowarzyszy mi chociaż trochę. Pierwszy raz w tym roku się spotykamy, fajnie, będę teraz kibicował. Podniebne był Morsowi, także frajda dla nielicznych. No ale Grzegorz już któryś raz w tym roku, także... No tak, w zasadzie już spory czas się nie widzieliśmy, jakby nie było. No tak, ostatnio widzieliśmy się chyba w tamtym roku jakoś. Tak. No, nie było czasu, nie było sposobności. Na cieplejszą trochę. Dobra, także szykuję się. Też cię nagram, jak tutaj będziesz startował. Pokibicuję i po sprawdzamy łączność, mam radyjko. No to fajnie, także sprawdzimy od razu łączność w kasku. 5 marca. 22, startowisko Brzuza Sokoły. Grzegorz uprawia podniebne morsowanie któryś raz już w tym roku. No, tutaj możemy popodziwiać hart. Czekam, jak będzie ciepło. Będzie próba nowej lotki. Zobaczymy, jak wyjdzie filmik z nowego ujęcia spod skrzydła, z tyłu. Także zobaczymy. No, temperaturka tak 2 stopnie, widać troszeczkę śnieżek pruszy. No.
samego stania się robi zimno, a co dopiero tam w powietrzu. No, ale będziemy sprawdzać łączność radiową, jak i przez telefon. Grzegorz sobie sprawił nowy kask i ma zamontowany właśnie ten system do łączności przez smartfona, także zobaczymy, jak to działa. No, gotowy do startu. W górę. Lotka za nim śmiga fajnie. Zobaczymy, jakie te ujęcia wyjdą z powietrza. Robi nawrót nad lotnisko. No jak tam mnie słychać? Ja cię odbieram na piątkę, bardzo ładnie. A super, ja też. A kamerkę od lotki włączyłeś? Jeszcze raz? Kamerkę od lotki włączyłeś? Tak, włączyłem. No to fajnie. No dobra. No dobra, dobra, nagrywam. To był tak zwany low pass. Super, zabawa. Nie da się tu korespondencji przez
wraca z powrotem na startowisko. Mówi, że zrobił rundkę 15 km. Słyszeliśmy się przez radio. Niestety, ale przez smartfona nic nie można było zrozumieć. Coś z tym mikrofonem jest nie tak, bo straszny szum, tylko było słychać silnik. Także słabo to wyszło, także do poprawy raczej z tym mikrofonem. No, przez radio tutaj też tam jakaś była chwila ciszy, ale się w sumie słyszeliśmy dobrze. Także Grzegorz podchodzi tu od południa. Wiatr jest, kierunek ma podobny jak przy starcie. Także zaliczył dzionek. Już może sobie spokojnie lądować. Lotkę tam fajnie z tyłu widać. Taki punkcik za nim. Zobaczymy, jak to wyszło. Jak to się nagrało. A podwozie wypuszczone. Także można lądować. Chyba jeszcze jednak. Nie. Raczej tak. I znowu się udało. Tak to można powiedzieć. No właśnie to powiedziałem przed chwilą, że znowu się udało. No fajnie. No dobrze, no coś z tym radiem. Tak, że to tak szumi. W ogóle nie do zrozumienia jest, wiesz, to dosłownie czy tam procencik było słychać, że coś mówisz, ale generalnie to wiesz, to tylko jeden hurgot tego silnika, także to. No będę miał. Coś tam jest. Dowód dla firmy, żeby no, tak. Pokazać, jak to działa. Ale to u ciebie się to też nagrało? Słucham? U ciebie się to nagrało też? Powinno, to? Zobaczymy. Bo ja tutaj w sumie nie nagrywałem tego głosu, wiesz, w telefonie. No zobaczymy, no nagrywałem przez jakiś czas, ale miałem duży podkład szumu, widziałem na telefonie. Dlatego ciężko mi jest powiedzieć, czy to się nagrało, czy nie. Nie, to jest w ogóle... Nie nadaje się to w ogóle do korespondencji, nic. No to już mój kask, który zrobiłem, był lepszy. No, pod tym względem. A, no właśnie. No i zobaczymy. No być może mikrofon trzeba by zmienić, albo coś. Mikrofon to jest przecież ten różnicowy, ten 200 ohmów, ten co ja miałem. Ten typowy lotniczy, tak jak jest montowany w samolotach odrzutowych, śmigłowcach. No, nie wiem, nie potrafię powiedzieć czemu tak, ale coś... No, także... Coś... Coś fajnie, trzasko... serdecznie, dzięki serdecznie Janusz, że no ja również, super, cieszę się, że mogliśmy się spotkać w tym roku, także fajnie, no może następnym razem już się pogoda jakoś tutaj nam trochę doda temperatury i pofruwamy. No w sumie miejsce tutaj też jest fajnie, tak jak dla mnie, tak patrzę, także tu bez problemu bym sobie na trajką wystartował, także może następnym razem tutaj razem się stąd wybierzemy w górę. Dokładnie, jak będzie wiatr północny lub południowy, no, bez to problemu tutaj trajką dasz radę, bo jeżeli jest wschodni lub zachodni, to ta jednak ścieżka jest troszeczkę za krótka. O, nie, no, ale to tak już tak widać, że jest te, tak wykoszone, znaczy wykoszone, ta trawa taka już wyschnięta jest fajnie, także... Jak, to jedno z jak... lepszych startowisk. No. O, moje w Leżenicach też jest dobre. Tak, jak najbardziej. Też tam tak. Muszę pojechać, w sumie jest niedaleko i no. Spróbować. No. Także do zobaczenia. Dobra, na dzięki, na razie, cześć.